Cześć wszystkim. Jak to oglądacie, jest prawdopodobnie ostatni dzień stycznia lub też 1 lutego, jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem. I postanowiłam, że w związku z tym nagram taki filmik, w którym zrobię takie krótkie podsumowanie, co się u mnie działo w styczniu, co udało mi się zrealizować, też opowiem o moich ulubieńcach, no i później opowiem o kilku rzeczach, które planuję zrobić w lutym. W pierwszej kolejności zacznę od treningów. Jeśli chodzi o ćwiczenia na siłowni, jakieś inne aktywności, to u mnie jest to taka trochę sinusoida. Są takie etapy w moim życiu, gdzie chcę się ćwiczyć, mam dużo energii, motywacji, chęci i naprawdę dużo ćwiczę. Są też niestety takie etapy, gdzie moja motywacja do ćwiczeń właśnie zalicza dołek. I właśnie tak było tak od połowy jesieni, w grudniu również, że no naprawdę nie chciało mi się za bardzo ćwiczyć. Ja się gdzieś tam trochę do tego zmuszałam, ale po prostu wyglądało to w ten sposób, że wychodziłam z siłowni i nie czułam nic, kompletnie nic. Nie odczuwałam żadnej radości, żadnej satysfakcji z tego treningu, także no taki nie za ciekawy czas. I trochę obawiam się, że w styczniu może być podobnie. Ale od stycznia przyszła do mnie taka, nie wiem, nowa, pozytywna energia i dużo treningów zaliczyłam. Mianowicie oprócz pierwszego tygodnia stycznia, to przez resztę tygodniów ćwiczyłam 3 razy w tygodniu. Oprócz tego wykonywałam inne aktywności, ale opowiem o nich za chwilę. I tak, stąd mi się u mnie pojawiła ta nowa energia, motywacja. Nie znikąd, pojawiło się u mnie trochę zmian, trochę jakiejś takiej nowej energii. Otóż ja wcześniej już jesienią, zimą w sumie chodziłam cały czas tylko na siłownię, miałam swój określony plan działania, co tam robię, jednego dnia ćwiczę sobie na brzuch, jednego na, nie wiem, na pośladki, jednego dnia na ręce. I to po prostu tak wyglądało, było to takie dosyć monotonne, można powiedzieć, że w pewnym momencie. I byłam więc znudzona. Od stycznia wprowadziłam parę zmian, mianowicie zdecydowałam, że zacznę chodzić na zajęcia fitness. Do tej pory udało mi się być w sumie tylko jeden raz, bo później te zajęcia też odwołali gdzieś tam, jak chciałam być. No w każdym razie naprawdę bardzo mi się one spodobały. Wiadomo, to się też inaczej ćwiczy, jeżeli jest dużo ludzi wokół was, którzy ćwiczą to samo co wy. Też się inaczej ćwiczy, kiedy jestem prowadzący, który mówi wam, co macie robić, a nie, że wy macie cały czas sobie, nie wiem, wymyślać jakiś plan działania i że to tylko wy macie to wszystko pod kontrolą. I też inaczej jest, jak właśnie ten prowadzący prowadzi wam różne te ćwiczenia, bo dzięki temu możecie się zainspirować później i poznać nowe ćwiczenia, także jest to zawsze taki powiew świeżości. Mi się te zajęcia spodobały i na pewno będę kontynuować, będę chodzić na nie i myślę, że jeszcze na jakieś inne, ale to zobaczę w lutym. Oprócz tego z takich nowości, jeśli chodzi o siłownię, to w sumie też byłam tylko jeden raz, ale jednak udało się nam zgrać i wyskoczyć razem na siłownię z moim chłopakiem. I tak ćwiczyliśmy razem, więc wiadomo, to też inaczej się ćwiczy, jak się jest jakby z osobą, a inaczej jak się trzeba chodzić samemu. Oprócz tego jeszcze miałam takie w sumie szczęście, że u mnie na siłowni jest taka sala kinowa, gdzie są bieżnie, są rowerki i jest też projektor i taki duży rzutnik. I codziennie puszczany jest jakiś inny film w zapętleniu, także to się nazywa właśnie taka salka kinowa. I miałam takie szczęście, że w styczniu w sumie leciał sporo razy Harry Potter. Także tak, chodziłam właśnie do tej salki, biegałam i oglądałam Harry'ego Pottera. To taki mój film z dzieciństwa, gdzie w dzieciństwie byłam jego sporą fanką. I naprawdę szybko mi ten czas przeleciał, także to też było pozytywne. No i co? I podsumowując, tak jak powiedziałam, każdego tygodnia oprócz pierwszego zaliczałam 3 razy treningi w tygodniu, więc super, jestem mega zadowolona. Oprócz tego, tak wspomniałam, że miałam też inne aktywności. Między innymi byłam jeden raz w górach zimą. W ogóle, nie wiem jak wy, ale ja wcześniej zawsze, jeśli jeździłam już w góry, to było to zawsze latem, no jakąś taką późną wiosną, kiedy było zielono. Ale od w sumie jakiegoś czasu miałam też możliwość pójścia zimą i właśnie w styczniu też udało się zaliczyć jedną górę. Byliśmy z moim chłopakiem na Rysiance, także tak, było tam pięknie, no biało i śliczne okoliczności i przyrody i śliczne widoki. Oprócz tego wejścia w góry byłam też 2 razy na łyżwach.
I w zeszłym roku, w zeszłym sezonie mi się nie udało być na Lwytwach w ogóle. A w tym roku tak, wspominam to bardzo dobrze, bardzo pozytywnie i myślę, że to taka fajna aktywność do zrobienia w zimę. No wiadomo, na zimę można narzekać, że jest zimno. Ja uważam, że warto jakby wyciągać pewne korzyści z danych sytuacji, także jeśli chodzi o zimę, no myślę, że bardzo fajnie jest skorzystać z łyżek, z wyjścia na lodowisko, także jeśli ktoś jeszcze na łyżwach w tym sezonie nie był, no to polecam. Jeszcze jest cały luty, także myślę, że na spokojnie będzie okazja do wyskoczenia. Ja też na pewno chcę w lutym na łyżwy wyskoczyć, żeby po prostu no, dalej korzystać z tego, co nam daje dana pora roku. Oprócz tego, styczeń miał być dla mnie takim miesiącem, który wydawał mi się, że będzie miesiącem urodzinowym, że będę sporo celebrować, ale w sumie tak nie wyszło. Jedynie to byłam na urodzinach mamy mojego chłopaka na początku stycznia, także tak, była taka impreza, ale oprócz tego też dwie moje koleżanki mają w tej okolicy urodziny i myślałam, że trochę poświętujemy, ale w sumie myślę takie okoliczności, że jedna miała grypę, druga miała wyrwane ósemki, więc w sumie to nie udało się spotkać, no ale myślę, że już w lutym się będziemy miały okazję zobaczyć. Dalej w styczniu układałam też puzzle. Kiedyś, i to dosłownie rok temu, dostałam takie puzzle w prezencie, które mają 1000 elementów. Ja ogółem jakąś fanką puzzli nie jestem i w sumie to te puzzle musiały prawie rok przeleżeć, żebym ja się zmotywowała do ich otworzenia. Ale tak, w końcu otwarłam i zaczęłam układać. W sumie to na początku nawet mi się to podobało, ale później już trochę traciłam cierpliwość. Dlatego, że te puzzle w sumie były takie trochę monotonne, jeśli chodzi o kolorystykę. Po prostu, no jedyny... Siedzę i właśnie patrzę na ten obrazek, który tu jeszcze mam. Więc to jest w sumie jedyna kolorystyka, to jest taki niebieski, siary, no i troszkę beżowego, brązowego, coś takiego. Także nie było tych kolorów za dużo. No, te puzzle też proste nie były, no 1000 elementów to już też troszkę taki, bym powiedziała, wyższy level, bardziej skomplikowane. Układamy też partiami domino i po 2 tygodniach w sumie w końcu zostały ułożone w całości, więc super. Ale ogółem myślę, że taką fanką puzzli to i tak nie zostanę. Teraz opowiem trochę o takim moim ulubieńcu ubraniowym, który w sumie kupiłam też w styczniu i są to spodnie, takie beżowe, długie spodnie, które pokazywałam w którymś filmiku. One są takie lekko woskowane i słuchajcie, jak ja je założyłam na siebie, to naprawdę nie mogłam się od nich odkleić i chodziłam w nich mnóstwo. Nawet się tego nie spodziewałam. Spodobały mi się one z dwóch powodów. Po pierwsze, że są wygodne, są naprawdę wygodne. Nie spodziewałam się po takich spodniach, takich właśnie woskowanych, skórkowych, że mogą być aż tak wygodne, ale tak, są dużo wygodniejsze niż jeansy i naprawdę fajnie mi się w nich chodzi. A druga rzecz to ich kolor. Ja większość spodni, jakie mam w szafie, no to jednak są albo czarne, albo takie granatowe, niebieskie, coś w tym stylu. I na pewno to też, ja tak podszłam do tego trochę tak zaszufladkowując pewne rzeczy. No widziałam się tak kojarzyło, że o, mamy zimę, no to chodzę raczej w ciemnych ubraniach, czarne, granatowe spodnie, to mi tak pasowały. A jak właśnie nawet jak sobie przymierzałam te spodnie, to ja mówię, no one będą na wiosnę. Ale jak je założyłam, to stwierdziłam, że one nie ma żadnego problemu, żeby chodzić w nich również zimą. I w ogóle ja zauważam, że one naprawdę ożywiają wiele stylizacji. Nawet jak założę jakiś grubszy sweter, który jest w takim przytłumionym kolorze, to te spodnie sprawiają, że ta stylizacja cała ożywia, nadaje takiego uroku. Także tak, to jest mój ulubieniec i w ogóle teraz się dziwię, czemu ja do tej pory nie miałam beżowych spodni w swojej szafie. Teraz to mi się wydaje, że to jest taki klasyk, który w sumie powinno się mieć, tak jak nie wiem, właśnie czarne spodnie, wiadomo, taka typowa klasyka, jakieś takie jeansy. Tak teraz mi się wydaje, że no, beżowe spodnie to też powinny być czymś takim normalnym, naturalnym, więc jestem zdziwiona, że ich nie miałam, ale cieszę się, że się w nie zaopatrzyłam. I tak, i teraz mam w czymś. Teraz przejdę do takich ulubieńców jedzeniowych. Trochę różnych nowości w styczniu udało mi się przygotować do jedzenia. Mam w sumie takich 3 ulubieńców. Pierwszą ulubieńcę są grzanki. Czyli to jest taki chleb, który podgrzałam sobie na patelni, później natarłam go czosnkiem, na to, w sumie też pierwszy raz jadłam buratę, ale tak, kupiłam buratę i na to właśnie ta burata oraz podsmażone pomidory.
Tak, te pomidory były kluczowe, pomidory takie w plastrach, podsmażone, one robiły super robotę i naprawdę takie cieplutkie śniadanie, kolacja, no super jak dla mnie, szczególnie w tym okresie takim zimowym, niby kanapka, niby prosta, ale jednak nie do końca, bo na ciepło. Drugim ulubieńcem jedzeniowym jest owsianka, ale nie taka klasyczna, tylko owsianka wytrawna. Mianowicie raz sobie przygotowałam właśnie tak płatki owsiane, które zalałam sosem sojowym. Później dodałam do tego awokado, szynkę, marchewkę oraz ogórka. I to może się wydawać dla wielu osób coś takiego mega dziwnego. Ale ja naprawdę lubię rzeczy wytrawne. No i cóż, jak ktoś lubi, to też polecam przetestować. A trzeci ulubieńcy to nawet to rzecz taka po prostu totalnie niepozorna, po której nie miałam większych oczekiwań, mianowicie zupa krem z groszku i z marchewki. Tak, to jest coś takiego, co spróbowałam i zaskoczyło mnie mega pod kątem smakowym, jakie to było aromatyczne i dobre. No wydawało mi się, że to będzie taka zwykła zupa, którą tak naprawdę na pomysł na nią wpadłam na szybko, ale wow, wyszło coś z tego mega, co bardzo dobrze wspominam. I to chyba było tyle, co chciałam opowiedzieć o styczniu. A teraz jeszcze powiem o kilku takich moich planach, które chcę zrealizować w lutym. Mianowicie, na pewno chcę pojechać na narty. W tym sezonie byłam już jeden raz na nartach. Niestety, góra, na której byliśmy, to była Mała Czantoria i ona była bardzo stroma i oprócz tego ona też miała taką bardzo zlodowaciałą powierzchnię. Jeździło się tam bardzo słabo, naprawdę nie wspominam tego wypadu na narty za dobrze. Także tak, w lutym na pewno chcę jeszcze na narty pojechać i to do jakiegoś takiego sensowniejszego miejsca, na sensowniejszy stok, który będzie taki bardziej płaski i bardziej przyjemny do jeżdżenia tak pod kątem zrelaksowania się. W lutym co chcę na pewno zrobić, to też zająć się sprzątaniem, ale takim gruntowniejszym, takim odgracaniem mieszkania, tak to mogę nazwać, tylko chodzi mi o takie głębsze zobaczenie, przeanalizowanie różnych rzeczy, które mam i zastanowienie się nad nimi, które z nich nie są mi potrzebne, z których z nich chcę się pozbyć, coś z nimi zrobić, bo naprawdę wydaje mi się, że tych rzeczy w mieszkaniu mam bardzo dużo i czasem mnie to naprawdę przytłacza, dlatego chcę sobie to przejrzeć. Ile mi to zajmie, nie mam pojęcia, na pewno nie zamierzam zrobić wszystkiego naraz. Planuję, nie wiem, podzielić to na jakieś dni i każdego dnia zająć się jedną sekcją, typu jednego dnia, nie wiem, jakieś półki łazienkowe, jednego dnia, nie wiem, część szafy, jednego dnia część taką gospodarczą, można tak powiedzieć, jednego dnia część w kuchni. I tak dalej, i tak dalej, i tak to chcę przejrzeć. Myślę, że też nie uda mi się tego wszystkiego zrobić w lutym. Ciężko mi się tak naprawdę określić, ile mi to zajmie czasu i ile to potrwa, ale myślę, że jeżeli uda mi się tak gdzieś tak przejrzeć i jakby ogarnąć połowę mieszkania w lutym, to będzie ok. Trzecim celem jest, jeśli widzicie w tle taki obraz, nie widać go za dobrze, ale jest to obraz z malowaniem po numerach, który mam znowu od roku. I jak go kupiłam, to zaczęłam go sobie malować. Natomiast później przyszło lato, ciepła pogoda i ja już nie chciałam tyle czasu poświęcać na nie, siedzenie w domu, na zajmowanie się takimi rzeczami. Dlatego ten obraz poszedł trochę na drugi plan. No i tak właściwie pozostało aż do dziś. W lutym chciałabym do tego wrócić i zająć się jego malowaniem. Co dalej? No na pewno chcę kontynuować swoje treningi, swoje aktywności. Myślę, że chcę częściej chodzić na zajęcia fitness. Chciałabym w lutym właśnie też przeczytać jakąś książkę. I no wiem jaką, bo stoją mi tutaj na półce i dwie. A i z tym się w sumie wiąże jeszcze jeden plan, o którym właściwie zapomniałam, ale tak, mam taki pomysł. Nie wiem, jak mi pójdzie z realizacją, ale na ten moment ja dosyć późno chodzę spać i budzę się też dość późno. Znaczy, no późno nie późno, no budzę się przed 8, no później mam pracę, więc wiadomo. Ale chciałabym w lutym budzić się wcześniej. Budzić się o 7, albo może nawet przed 7 i mieć trochę czasu takiego dla siebie.
gdzie właśnie zabawię sobie kawę i będę pić kawę oraz czytać książkę i to będzie właśnie taki czas na spokojnie tylko dla mnie przed pracą. I to jest pierwsza rzecz, że właśnie tak sobie, taką mam wizję, żeby właśnie wstawać wcześniej i czytać książki. A drugą wizję jeszcze jaką mam, to będzie ciężka i nie wiem jak z realizacją, ale myślę, że mogłabym też wcześniej wstawać i wychodzić z rana na taki szybki spacer. Tu mam na myśli taki 15-minutowy, żeby się po prostu przewietrzyć trochę z rana. No i w sumie też sprawdzić, jak to na mnie wpłynie. Może będę miała bardziej rozbudzony mózg i organizm. Także to zobaczę w trakcie realizacji. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo szczerze mówiąc, ja też typem takiego porannego ptaszka to na pewno nie jestem, więc może być to ciężkie, ale chcę właśnie spróbować i zobaczyć. No i cóż, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o ten filmik, także dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym.